pretty derp derp. Doom 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 doom. Witajcie widzowie, kiełbasę z wami, z duchem twoim, waszym znaczy się. Dobra, nie owijamy w bawełnę, tylko przechodzimy do rzeczy. Dzisiaj bez okularów, wyjątkowo, badania sobie zostawię. Ktoś chciał tam, kilku widzów chyba na YouTubie w komentarzach, pod kupą albo pod slenderem, pisało mi, że chcieliby zobaczyć moją reakcję na kamerze podczas grania. I ktoś chciał jeszcze sanatorium. Więc ściągłem sanatorium, bo wcześniej testowałem Mansion, było do dupy. Tak samo jak ten labirynt Dauna, czy tam Fauna w tym, jak się nazywa, w tym ogrodzie, no nieważne, tam wiadomo o co chodzi. Dobra, nie przedłużajmy. Nie będę używał mikrofonu, bo przy nagrywaniu przez ten mikrofon słychać jakby ktoś sobie fapał, jest takie. To jest chyba różnica napięcia w moim komputerze i to dlatego. Dobra. Uruchamiam to. Zobaczymy, czy to sanatorium różni się czymś od tego w lesie. Dobra, ja już tutaj załączę frapsa. Jest tutaj ładowanie. Teraz zobaczymy, co to jest. Mam nadzieję, że nie będę prał po dzisiejszej sesji spodni. Ani nie będą mi się śniły koszmary. Dźwięk mówienia będzie leciał z kamery, podłożę potem. A dźwięk z gry jest nagrywany frapsem, także ze słuchawek będzie ładnie to tam porobione. Sanatorium. Let's do this! O. Jo, cyborg. Nie no, to jest chyba kamera. Dobra, zobaczmy, co my tutaj mamy. Wchodzimy i już mamy jakąś pralnię. Dłuższe życie każdej pralki to Calgon. No escape. Zaczęło się wkurzające walenie konia jakiegoś Gullivera. King Kong sobie trzepie tam takie. Może ja się przesunę troszkę bliżej, o. Dobra. Co my tu mamy? Nie chcę z tej gry zrobić bullshit. Jest tam skurczybyk. Już stoi, już się czai na mnie pedofil pieprzony. Szczerze mówiąc, przed nagrywaniem tego gameplayu, to nie jest mój pierwszy raz, kiedy gram w to, zagrałem już wcześniej i też chciałem to nagrać, ale niestety okazało się, że mikrofon jest wadliwy. Jakieś spięcia mi tutaj robi, takie. I zebrałem 7 kartek. Już prawie miałem tą ostatnią i mnie szlak trafił po prostu, jak mnie złapał. Ale nieważne. Mamy drugą kartkę. Zaraz ją dorwiemy. Out of sight, not out of mind. Out of... Musiałeś tu przejść. Cholera jasna, wystraszy mnie skurczybyk. Nie odwrócę się. Wypchaj się. Kurde, ten fraps to jest naprawdę upierdliwy. Kradnie więcej w... No nie! Skurwiel z tego Slendermana, naprawdę. On się powinien Skurwielman nazywać. Mnie wystraszył już drugi raz. Uff, dobra, jedziemy z koksem. Ja nie wiem, czy on się naprawdę uparł na mnie. Może dlatego, że wędlinę mam przy sobie podpiętą. Nie ma go, jest. Ale możemy biec. Wcześniej się chyba nie dało, jak naciskałem shifta. Stołówka, jadalnia. Ach, ta. Jak to lubi ścinać ten pieprzony fraps, naprawdę. Nie ma płynnych 60 FPS-ów, tylko teraz na 40 mi skacze, na 50. Nieważne. Mam nadzieję, że jakoś będzie się to dało oglądać.
W każdym razie rozdzielczość jest tutaj 1280x720 w tych ustawieniach, bo ta gra oczywiście nie ma opcji, nie? Tylko od razu wchodzisz do gry bez pierdzielenia. Nawet niskie budżetówki nie mają czegoś takiego, tylko tam masz do wyboru dźwięk, muzykę, czułość, myszki, bla 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 i tak dalej. Ale pieprzyć to. Tak w ogóle, to uznajmy, że to już jest ostatni gameplay ze Slendermanem, ze Slenderem ogółem. Nie będziemy z niego robić jakiejś pieprzonej maskotki naszego kanału. Ja wiem, że wam to się podoba i tak dalej. O, took my girl, now coming for me. Suck my dick. A, stał tam, aha. Fuck you. Nie no, dobra. A wracając do tej maskotki kanału. Maskotką kanału jest kiełbasa, a nie pieprzony Slenderman. Right? Także jak wyjdzie najnowsza gra z tego, o ile wiem, to ma być tam na jakimś lepszym silniku robione, to wtedy nagramy. Przy okazji, jest ciemno. Chcieliście moją reakcję, ja się może przybliżę. Oświetlę sobie twarz. Jest kolejna kartka. Nie, proszę, nie rób se jaj. It came from the forest. Run, forest! Nie no, dobra. 50% gry zaliczone. Można włączać i wyłączać latarkę. To ja idę. Dobra. Nie będziecie tu. Nie ma go? No nie, no gra mi zwalnia do 10 FPS-ów. Are you kidding me? Jestem w pieprzonym punkcie wyjścia. No kuźwa, nie zacinaj mi się, będzie kopnę w jajo. Wszystko inne powłączałem. Ten komputer nie jest aż taki stary, żeby kurde nie udźwignąć jakiejś gównianej gierki robionej przez kurde domofon. Chyba mi się zdawało, że on tam jest. Jest piąta kartka. Always watching, tak, ty zawsze patrzysz. Ty zboczeńcu, pewnie jak sobie w fapie pewnie też patrzysz. Dobra, tędy chyba jeszcze nie szedłem. Nieważne, idziemy dalej. Jest! Nowhere to run, nowhere to hide, bitch. Dobra, idziemy dalej. Szósta kartka. Ostatnio miałem... Nie, czekaj, to była piąta czy szósta? Nieważne. Ostatnio miałem 7 kartek i ten skurczybyk mnie złapał. W każdym razie słyszę, jak wali serce głównego bohatera. No nie, no nie zacinaj mi się, będzie kopny wiejuszka. Jest. Wraz się ogarnął, idziemy dalej. Tędy chyba jeszcze nie przechodziłem. Nie, przechodziłem jednak. Fuck that shit, zawracamy. Zoom in, zoom out. Idziemy, idziemy, tylko za winkla mi nie wyskocz, gnoju. Czuję, jak mi się ręce pocą, naprawdę. Ta gra wywiera taki wpływ na mnie przynajmniej. Nie wiem jak na innych. Innych mogą dreszcze po całym ciele przechodzić, ale mi się jak na razie tylko ręce na klawiaturze spociły. Wiem, że nie ma czego stracić, bo to jest tylko głupia gra. Pewnie niektórzy pomyślą, no ale jest klimat. Sam w domu. Jak Kevin w święta czy tam... Nie, w święta... No... Right, w święta. A ja tylko sam na osobności z kiełbasą i ze Slenderem. Slender chciałby się przyłączyć na kiełbaskę. Z grilla. Ktoś mnie nauczył tam, że nie... Pierwsza zasada to jest nie odwracać. Ja pierdzielę. Jego tam nie było. Jest, siódma kartka. Schody do mojej duszy. No i pograłem. Pieprzony gej. Dobra, nie chcę mi się kolejnego podejścia robić. Nie chcę się schizować. Nope. Nagrywanie zakończone. Teraz tutaj ten mały ekranik. Znaczy, nieważne. Znaczy, dobra. Kiełbasa z wami i z duchem waszym.
twoim. Ech, tak, to była moja reakcja w grę w Slendera. Tak. Już teraz mi się plącze język. No, muszę przyznać, że parę momentów było takich, że ciało drgnęło porządnie. I to by było na tyle. Więcej już nie będę w to grał, nie będę się w to schizował. Wypierdzielam to z pulpitu i get out, dosłownie. Niech wypierdala, już mam dość tego. Dobra, to by było na tyle. Ja znikam.